Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, co to jest na prostym tłumaczeniu środek ciężkości, jak to w ogóle działa, tak? Potrzebujecie, słuchajcie, jakaś taśma dwuklejąca, jak to się nazywa? Taśma podwójnie klejąca, podwójnie klejąca taśma, albo pojedynczo. Później coś takiego z kartonu wycinacie. I jakieś tam bateryjki, tak? Bateryjki 3. Podwójna taśma, słuchajcie, jakieś bateryjki albo coś ciężkiego, co wam się zmieści do środka. Z kartonu taki po prostu taki otwarty prostopadłością, można powiedzieć. Chyba może być częściowo zamknięty, jak tam chcecie. Dobra, trochę słuchajcie, skołowany jestem do tego. Dobra. Jedziemy. No to słuchajcie teraz, o co tutaj chodzi w tym doświadczeniu? Pierwszy przypadek to jest bateryjki będą do góry, a my działamy tutaj siłą i zobaczymy, co się stanie, jaką siłą tutaj musimy po prostu zadziałać, żeby przewrócić ten prostopadłościan otwarty. Później jaką siłą tutaj musimy zadziałać, żeby przewrócić ten prostopadłościan. Jeżeli środek ciężkości będzie na dole, a tutaj środek ciężkości jest do góry, tak? Czyli w pierwszym przypadku jest do góry, słuchajcie. No to ja nalepiam po prostu tutaj. Nalepiam. Tak będziemy przewracać. Nalepiam to. Kurde. Dobra. Trzeba było usztywnić. Dobra, tutaj słuchajcie, nie musiałem za dużej siły użyć, żeby ten. Teraz środek ciężkości będę zmieniał. Gdybym zrobił tak, to byście nie widzieli tego za bardzo. To jest opór, tak? Teraz na dole będzie. Dobra, teraz będzie na dole tutaj. Teraz słuchajcie, na dole, tak? Czyli bardziej do środka dam i teraz spróbuję to przewrócić. Słuchajcie, tutaj teraz, żeby to przewrócić, zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest ciężko. Jeszcze, zobaczcie. Dopiero teraz. Także słuchajcie, im środek ciężkości jest podłoża, tym trudniej przewrócić taki przedmiot, tak? Jeżeli on tutaj, środek ciężkości jest w tym miejscu. No takie proste doświadczenie sobie możecie sami zrobić, słuchajcie. Niekoniecznie musi to być karton, może to być jakieś stare opakowanie, niekoniecznie muszą to być bateryjki, to może być jakiś magnes albo jakieś śruby na przykład, obojętnie co, z śrubą możecie na przykład spróbować. Tutaj śrubę dacie, tak, tutaj śrubę i też pod powierzchni, tak, jaka jest powierzchnia, jaka przylega do tego, możecie sprawdzić, jak to działa. Jeżeli była większa powierzchnia, jeżeli to bateryjki czy tamten umieścicie w środku albo na boku, jak to się będzie zachowywało. Możecie tak sobie poćwiczyć, słuchajcie. No i to sobie będzie wszystko. No i z tej strony po prostu chciałem się z wami, no, słuchajcie, kochani, pożegnać. No i tyle, nie?